Kiedy zastanawiamy się, jak przywabić ptaki do naszego ogrodu, to kolejną rzeczą oprócz zapewnienia im pokarmu jest zapewnienie stałego dostępu do wody. I dlatego warto gdzieś koło naszego karmnika umiejscowić naczynie z wodą. I pośród różnych fantazyjnych naprawdę pojników, które możemy znaleźć w internecie, jednak najbardziej praktyczne okazują się po prostu podstawki na kwiat. Dlaczego? Ponieważ mają one odpowiednią głębokość. Ptaki nie będą lubiły zbyt głębokich miejsc, ani zbyt płytkich. Wydaje się, że właśnie podstawki na kwiaty są doskonałe do tego celu. Dodatkowo mogą służyć nie tylko jako miejsce, gdzie ptak będzie mógł się napić, ale też wykąpać. Więc jeżeli będziemy mieli szczęście, to nie tylko będziemy obserwowali, jak ptaki piją z tego miejsca, ale być może też zażywają kąpieli, co będzie naprawdę pięknym widokiem. Warto o czym pomyśleć, to o tym, żeby tą wodę zmieniać dosyć często, aby ptaki miały dostęp do świeżej, czystej wody, a nie zanieczyszczonej przez liście czy przez odchody. Dlatego jakby to jest istotne i o tym warto pamiętać. Takie miejsce może dla ptaków okazać się nieocenioną pomocą, kiedy w czasie letnich upałów będą mogły swoje pragnienie ugasić. Dlatego warto, planując karmnik, nie tylko zaplanować miejsce, w którym będziemy ptaki żywić, ale też gdzie będą mogły się napić.